Choć święta już dawno za nami, to ich niezwykły klimat i magię wciąż możemy poczuć w pewnych miejscach naszego regionu. Jednym z nich jest Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie do 28 stycznia mamy możliwość podziwiać wystawę szopek krakowskich. Są to prace wykonane na konkurs szopek krakowskich, który został ogłoszony w 1937 roku, po raz pierwszy został zorganizowany. No i tr Trwanie, przerwanie do dzisiaj, no i wybuch II wojny światowej, przerwał na chwilę tę tradycję, natomiast już od 1945 roku została wznowiona. Zawsze w pierwszy czwartek grudnia na, przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Krakowie można zobaczyć tam w ten pierwszy czwartek. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy Krakowa mogą podziwiać te prace. I następnie od kolejnej niedzieli tutaj one są pokazywane na wystawie. A po zakończeniu wystawy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa kupuje najpiękniejsze prace i wzbogaca swój taki pokaźny zbiór, później, który wędruje właśnie, jest pokazywany nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Szopki krakowskie to prawdziwe dzieła sztuki, które zachwycają ferią bar w postaci elementów czy konstrukcji. Z łatwością odnajdziemy w nich elementy zabudowy inspirowane architekturą Krakowa. Najczęściej wykorzystywanym elementem jest wieża kościoła, ta wyższa wieża kościoła mariackiego zwieńczona koroną, architektura Zamku Królewskiego w Krakowie, kaplica Zygmuntowska, Barbakan. Często pojawiają się też arkady sukiennic, także jak się przyjrzymy tak dokładnie właśnie tym szopkom, to wszystkie te elementy odnajd odnajdziemy. Dodatkowo taką jakby tutaj wyróżniającą rzeczą jest właśnie te wszystkie postaci z legend, prawda? postaci jakichś sławnych osób, polityków, zasłużonych Polaków, które no, gdzie indziej nie występują. Cechą charakterystyczną tych barwnych konstrukcji są również ruchome elementy oraz umieszczone w nich postacie znane z widowisk jasełkowych, których rozkwit przypada na XVII i XVIII wiek. Początkowo te yy... Widowiska były organizowane w, kościo w kościołach. Najpierw w ogóle te szopki były statyczne i zaczęły pojawiać się takie postaci ruchome. No i zaczęto organizować te widowiska. Z czasem y, zaczęły przeważać takie treści bardziej rubaszne, nie lucujące y, właśnie z powodu kościoła. I biskupi y, zabronili organizacji, w pierwszej połowie XVIII wieku y, zabronili organizacji właśnie tych widowisk y, w kościele. Ale były one na tyle atrakcyjne, że nie mogły całkowicie zaniknąć, więc zaczęto te widowiska organizować właśnie przed kością. Na ulicach, w domach mieszkańskich. Wystawa Szopek Krakowskich zawitała do Będzina już po raz trzeci. Finisarz wystawy odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17. Martyna Daczkowska, kanał 99.